Cześć, witajcie na kanale Tylko Same Nowinki. W dzisiejszym odcinku przedstawimy kilka wskazówek, jak spalać więcej kalorii podczas snu. Spalanie kalorii kojarzy nam się przede wszystkim z wysiłkiem fizycznym. Jednak nasz organizm pracuje nawet wtedy, kiedy my odpoczywamy. Według badań w trakcie snu możemy spalić nawet do 70 kilokalorii na godzinę, czyli w ciągu 8-godzinnego snu może to być około 500 kilokalorii. Jest to mniej więcej tyle, ile możemy spalić podczas godzinnego treningu na siłowni. Oczywiście sam proces spalania kalorii jest kwestią indywidualną każdej osoby i zależy m.in. od przemiany materii, diety, wieku, masy ciała oraz szeregu innych czynników. Kalorie najlepiej tracimy podczas fazy snu zwanej REM, czyli fazy, w której występują szybkie ruchy gałek ocznych. Wtedy nasz mózg jest najaktywniejszy, ponieważ zwykle śnimy, marzymy, dzięki czemu spalamy najwięcej glukozy. Faza REM pojawia się zazwyczaj około 90 minut od zaśnięcia i zajmuje mniej więcej 25% snu osoby dorosłej. Jak zatem spalać optymalną liczbę kalorii podczas snu? Generalnie rzecz ujmując, im lepiej śpisz, tym więcej tracisz kalorii. Aby dobrze się wyspać, musimy zadbać o kilka ważnych aspektów. Zasada numer 1. Śpij w odpowiednio niskich temperaturach. Temperatura panująca w pokoju ma wpływ nie tylko na jakość snu, ale również oddziałuje na nasz metabolizm. Jeżeli w pokoju jest bardzo ciepło, to organizm potrzebuje wtedy mniej energii na jego ogrzanie, a w konsekwencji spala mniej kalorii. Dlatego zaleca się, aby temperatura powietrza podczas snu nie przekraczała 19 stopni Celsjusza. Zasada numer 2. Wyznacz stałe pory snu. Sen w wyznaczonych porach ureguluje Twój rytm dobowy, dzięki czemu organizm przestanie magazynować nadmiar tłuszczu. Zasada numer 3. Nie objadaj się przed snem. Trawienie pokarmu jest dużym wysiłkiem dla organizmu i zakłóca prawidłowy sen. Poza tym energia dostarczona w pożywieniu trawionym nocą nie jest spalana, tylko odkłada się jako zapas tkanki tłuszczowej. Dlatego lepiej nie objadać się na noc. Jedz najlepiej około 2 godziny przed zaśnięciem. Jeśli jednak musisz zjeść coś chwilą przed położeniem się spać, to postaw na lekką, niskokaloryczną przekąskę. Zasada numer 4. Zapewnij odpowiednią długość snu. Osoby, które się nie wysypiają i są zmęczone, mają częściej ochotę na wysokokaloryczne posiłki w ciągu dnia. Organizm chce pozyskać energię z pożywienia, dlatego żąda produktów zawierających tłuszcz i cukier. Niewystarczająca długość snu przekłada się również na to, że mamy więcej czasu na jedzenie podczas dnia. Dlatego zaleca się, aby sen osoby dorosłej trwał od 7 do 9 godzin. Musimy przy tym pamiętać, że zbyt długi sen prowadzi z kolei do spowolnionego metabolizmu, co będzie ograniczać proces spalania kalorii. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału. Trzymajcie się, cześć!